byłem z kolegą na placu Świętego Piotra. Myśmy czekali na ogłoszenie wyboru. Kiedy kardynał Felici zapowiedział Karol Wojtyła, to wielu ludzi, taka pani obok nas zaczęła krzyczeć, że Afrykano, nie, Murzyn, Wojtyła, Akua. A jak powiedziała, że arcybiskup Krakowa, to wtedy rozległy się oklaski. I myślę, że naród rzymski, bo większość tam obecnych to było Rzymian, przyjęli z satysfakcją, z radością, że to kardynał krakowski został papieżem. Wtedy pamiętam, mówiłem do kolegi Kroata, że życzyłbym sobie, żeby Kraków tak przyjął Rzymianina na papieża, jak Rzym przyjął Krakowiaka na papieża. To było, nie było żadnych jakichś głosów sprzeciwu. Wszyscy z radością, z entuzjazmem przyjęli ogłoszenie wyboru. Myśmy na miejscu może takiej euforii nie przeżywali, tym bardziej jak się weźmie pod uwagę, że będąc profesorem, mając wykłady, ćwiczenia, to nie było czasu na euforię. Ale byliśmy wszyscy zadowoleni. Z wielką radościąśmy przyjęli wybór Karola Wojtyły na papieża. Euforii poddawali się ci, którzy, no wiadomo, jak Kraków przyjął, jak Warszawa, ale zwłaszcza Kraków, że to były, tam była euforia, to był ich człowiek. Wyjechał z Krakowa i do Krakowa nie wrócił, a więc oni, myślę, że nie zdawali sobie jeszcze sprawy z faktu, że nie wrócił i nie wróci. Więc pierwsze spotkanie przy stole z Ojcem Świętym było w obecności ojca Kromca, rektora KUL-u i ojca Bednarskiego, profesora teologii moralnej na Angelikum. Ja znalazłem się jako młodzieniec. Ojciec Święty wskazał ręką, mówi tak, tu usiądzie ojciec rektor, tu profesor, a tu młodzieniec. Nie? No, w stosunku do tych dwóch pierwszych to na pewno byłem o wiele młodszy. I mówiąc prawdę, po prezentacji prowadził rozmowy i to do końca pontyfikatu. To była zasada. Ksiądz Stanisław Dziwisz. On pytał się, co mamy do powiedzenia na jakiś temat. No i myśmy odpowiadali, tak jakby to było pytanie Ojca Świętego. Ojciec Święty to słuchał i z dużym zainteresowaniem, nawet nieraz z przyłożeniem ręki do ucha, żeby lepiej słyszeć. Był zawsze zasłuchany. Właśnie to było jakąś wyjątkową zdolnością słuchanie. Nie tyle mówienie, co słuchanie Ojca Świętego. I to podkreślali również ci, którzy przychodzili na audiencje środowe, że odnosili wrażenie, jakby papież, jak rozmawia już z nimi, tylko z nimi rozmawiał, a przecież był dla wszystkich, którzy byli na placu Świętego Piotra, tam nieraz było setki tysięcy, 60-90 tysięcy ludzi. A każdy z pytających się odnosi wrażenie, jakby papież tylko do niego mówił. I o dziwo takie wrażenie odniosły też muzułmanki, które przyjechały kiedyś. Podkreślały to zadziwiające zjawisko papieża, który potrafi tak rozmawiać z ludźmi, jakby tylko oni byli obecni dla niego i on dla nich. Papież, jak wspomniałem, Angelikum jako swój uniwersytet odwiedził pierwszy. Jest całe przemówienie
i mówiąc prawdę, to podkreślał filozoficzny kontekst nauczania świętego Tomasza i w pewnym sensie zachęcał dominikanów, żeby kontynuowali myśl Tomasza, to filozoficzną myśl Tomasza, zdając sobie sprawę, że filozofia współczesna jest rozbiegana, rozbita i wielu kierunkowa, chociaż trzeba powiedzieć, że pod wpływem ojca Boronieckiego zajmował się fenomenologią, to jednak to była fenomenologia o metafizycznych podstawach świętego Tomasza. I to w wywiadach nieraz podkreślał, że trzeba kontynuować naukę świętego Tomasza, ale z fundamentami metafizycznymi, nie tylko psychologiczno-socjologicznymi. Jak to później się stało, powiedzmy, w filozofiach współczesnych. Był człowiekiem myślącym. Papież Wojtyła myślał. Nie mówił nic, czego wcześniej nie miał przemyślane. A jak zapraszał kogoś, to ze specyficznym zamiarem, żeby się od niego dowiedzieć, jak sprawy wyglądają w aktualnej sytuacji, czy w kontekście filozoficznym, czy teologicznym, bo zapraszał i teologów, nie tylko filozofów. Odwiedził Angelikum, był na auli wielkiej, gdzie zwykle spotyka się papieży. I tam to nie ma wielkich możliwości, bo to jest aula, która ma 1200 miejsc. A więc dialog z 1200 ludzi jest niemożliwy. Że myśmy wysłuchali z dużą uwagą przemówienia Karola Wojtyły. Jedyna możliwość rozmowy to mieli rektor, przeor, którzy siedzieli obok. Myśmy później w czasie, przypuszczam, że to była kolacja, po kolacji mieli okazję zatrzymać go w czasie wyjścia, jak to u nas się mówi, z refektarza, i żeby zamienić parę słów. Ale to też trudno mi jest powiedzieć, czy to była moja inicjatywa, czy wielu innych kolegów, bo w Angelikum nas wtedy było ponad 90 ludzi. Każdy chciał dotrzeć do Karola Wojtyły, chociaż jeszcze wtedyśmy nie przypuszczali, że będzie papieżem. Nie? To jest historia dalszych lat. Nie ulega wątpliwości, że robi wrażenie na wszystkich. Jak był kongres tomistyczny, wygłosił swoją konferencję, to wiem, że wtedy pan profesor Ścierzawski z Lublina wprost w prasie polskiej i w radiu mówili, że takiego potrzeba nam papieża, przyszłego papieża. Prezentowali go jako przyszłego papieża, ale to wyszło od środowiska naukowego. Byli zachwyceni tym, co mówił i jak mówił. Wiem, że się interesował tym, że sprawy polskie zawsze mu leżały jakoś na sercu. I to nieraz dawał do zrozumienia, że
jestem może bardziej w czasie pielgrzymek, nie? Że wyrosłem z tej ziemi i ta ziemia jest moją matką i się nią interesuje. No, każde spotkanie wywierało jakiś wpływ na moje czy na nasze życie. I trudno mi jest teraz wymienić to, które najbardziej wywarło. Nie ulega wątpliwości, że to, które było po pierwsze po zamachu, jak Ojciec Święty doszedł do siebie, wrócił z kliniki Gemelli i spotkał się z Polakami. Bo zwykle było tak, że spotykał się z wieloma ludźmi, a nieraz tylko spotkania z samymi Polakami. Ale to była masa, 800-700 ludzi. I wtedy trudno było, powiedzmy, dojść do głosu, powiedzieć, no teraz ja mówię, wy cicho bądźcie. Jakkolwiek Ojciec Święty był wyczulony na to, co dzieje się w Polsce, ale to informował zwykle, nawet i przy innych, ojciec Konrad. Jak był obecny, to mówił, co się wydarzyło w kraju, jakie są ważne sprawy, za co mamy się modlić, prosząc o modlitwę. Także stan wojenny od 1981 roku do 1983 zawsze Polacy w Watykanie też się modlili o zniesienie jak najszybsze stanu wojennego, powrotu wolności w naszej ojczyźnie, jak to się mówi. Mówiło. I Ojciec Święty był tym głęboko zainteresowany. Dawał wyraz zrozumienia. Czego w czasie spotkań nie powiedział, ale w czasie pielgrzymki mówił, że to jest moja ojczyzna, moja matka. I troszczę się o wszystkie sprawy mojego kraju czy mojej ojczyzny. Kiedyś Ojciec Święty zaprosił mnie i ojca Konrada Chrejmo na kolację. I ojciec Konrad nie przyszedł. I byłem sam na kolacji. Myśmy rozmawiali o wielu sprawach. W pewnym momencie Ojciec Święty mówi, no tośmy sobie pogadali. Przez kilka minut, 45 minut trwało to wszystko, kolacja z rozmową. A nie odnosiłem wrażenia, że to było 45 minut. Myślałem, że tam gdzieś tak czas szybko płynął. Mogło być 10 minut, no najwyżej 15. To świadczy o tym, że kiedy rozmawiało się z Ojcem Świętym, czy odpowiadało się, to czas był, jak gdyby on na pewno był poza czasem. To wrażenie mieli wszyscy ludzie, którzy z nim rozmawiali, że dla niego czas nie istniał. Nie troszczył się o to, że czas płynie. Nie wygadywał, tylko rozmawiał. I był cały pochłonięty tym, co mówił, czy tym, co słuchał. Muszę powiedzieć, że chyba największym darem według mnie to było jego zdolność słuchania. Zatapiał się, w słuch, zamieniał się w słuch. Był tylko
dla tego, kogo słucham. To jest zdolność nadzwyczajna. Nie. Myślę, że niewielu ludzi zostało dotkniętych tą zdolnością. Ale ojciec święty Jan Paweł II miał tą zdolność i myślę, że już wcześniej to się zapowiadało. Będąc kardynałem, nieraz mi też odnosili takie wrażenie, że słucha tylko tego, z kim rozmawia. Muszę powiedzieć, że to nie jest moje stwierdzenie. To jest stwierdzenie wszystkich, którzy brali udział, czy byli z papieżem w czasie jego modlitwy. To było coś nadzwyczajnego. Odnosili wrażenie, że dla papieża w chwili, kiedy się modlił, nie istniało nic innego. On był i Pan był. I cały był wsłuchany w to, w głos z góry czy Boży. Nic innego dla niego nie istniało. Ani ludzie, ani przedmioty. I znalazłem się kilkakrotnie w takiej sytuacji, kiedy papież był zasłuchany. Mistyfikatorzy to są tacy, którzy gadają dużo o modlitwie. Natomiast mistycy to się modlą. I papież był takim mistykiem, który się modlił w sposób specjalny. Odnosiło się wrażenie, że poza nim nie istnieje nic, tylko on i Pan, z którym on rozmawia. Rozmawia albo jest w obecności. To było charakterystyczne dla jego modlitwy. Wiele razy po takiej modlitwie my stwierdzali, że odnosiło się wrażenie, że coś się działo, ale myśmy nie wiedzieli co. Tylko sam papież brał udział w tej rozmowie z Panem Bogiem. I on był zasłuchany. Słuchał tego, co Pan mówi. Takśmy myśleli i tak myślę do dzisiaj, że to był specjalny dar modlitwy papieża jako mistyka, bo to tylko mistycy są zdolni do takiej modlitwy. Osobiście nie byłem na placu świętego Piotra. Na placu świętego Piotra był ojciec Konrad Hejmo i Marcin Babraj, którzy mieli papieżowi wręczyć wydawnictwo w drodze, czasopismo w drodze w prowincji dominikańskiej. I to oni byli świadkami zamachu, jak wrócili, opowiadali, co się stało na placu świętego Piotra. Ja miałem wykłady, nie mogłem się ruszyć. Siedziałem w domu. Dopiero post factum my słyszeli z radia i włoskiego, i telewizji o tym, jak Turek Ali Akça strzelił do papieża, zranił go, no i jak odwieziono do papieża do kliniki Gemelli w Rzymie, dzięki czemu klinika Gemelli po latach została nazwana trzecim Watykanem. Miejscem Watykanu oprócz Watykanu, Castel Gandolfo, klinika Gemelli, trzeci Watykan, gdzie papież znalazł się
po zamachu i później w czasie następnych chorób. Myślę, że zamach, jak i choroby papieża, które skłoniły go do pobytu w Gemelli, były również wielkim kazaniem i nauczaniem Jana Pawła II. Nie tylko słowa, ale czyny i męka. I papież wprost to powiedział, że potrzeba było i męki, żeby dokonało się to, co papież powinien robić. Jedyną reakcją, jaką pamiętam, to była modlitwa za Ojca Świętego, żeby przeżył zamach. Bo jak wrócili koledzy i opowiadali o zamachu, to wszyscy modliliśmy się o to, żeby Pan dał mu łaskę przeżycia. Bo gdyby nie, no to papiestwo skończyłoby się Jana Pawła II w 1981 roku, a nie w 2005. Także papież później to wspominał, że Pan Bóg przedłużył mu o 27 lat życia. I że to ma w oczach opatrzności wielkie znaczenie, czy jakieś znaczenie. Także dla wszystkich to było wielkie zaskoczenie i przeżycie. Myślę, że nie tylko dla katolików, dla wszystkich chrześcijan i wszystkich tych, którzy widzieli w papieżu przywódcę współczesnego świata. Bo wiadomo, że tak to się później określało i charyzmat męczeństwa pomógł papieżowi Wojtyle w zdobyciu autorytetu moralnego. Jak mówił o męczeństwie, o troskach, to wszyscy zdawali sobie sprawę, że mówi o czymś, co przeżył. Że to nie jest tylko wyuczone czy odczytane. Widok papieża zakrwawioną sutanną, a później pobyt w klinice, gdzie odwiedziłem, w klinice Gemelli papieża. Papież był świadomy. Prosił o modlitwę. Był tylko ksiądz Dziwisz i ja przy łóżku. To w jakimś takim znaczeniu smutnym było największym przeżyciem. Papież był zmęczony, bo nie ulega wątpliwości, że zamach wywarł wpływ, skutek na organizm papieża. Był zmęczony. Palec miał przestrzelony palec i zawiązany. No i był w pewnym sensie, mogę powiedzieć, że był cierpiący. To było w pierwszym tygodniu po zamachu. Już żeśmy wiedzieli, że papież wyjdzie z zamachu cało, zdrów, że nie jest to zamach śmiertelny, chociaż pojawiły się głosy, że kula była zatruta. I to było też dla wielu ludzi i w Watykanie, i w Rzymie
takim motywem zaniepokojenia i zakłopotania. Czy była tego później nie potwierdzono, ani nie zdementowano. Nie ulega wątpliwości, że według zamachowca to miała być kula śmierciodośna, śmiertelna. Papież nie miał wyjść żywo. I to sam zamachowiec i papieżowi, i innym powiedział. A jednak jak papież później powiedział, że jedna ręka niosła kulę, a druga ręka zasłaniała, czyli ręka Matki Boskiej Fatymskiej według zapowiedzi. I tak papież uważał, że to jest zasługa Matki Boskiej Fatymskiej, że został uratowany od śmierci w czasie zamachu. W klinice była Straż Watykańska. Byli karabinierzy włoscy, którzy czuwali nad bezpieczeństwem Ojca Świętego. W pewnym sensie po zamachu było takie zaniepokojenie, że jeśli się zamach nie udał, to ci, którzy chcieli śmierci papieża, nie przestaną na tym. I sam papież, nawet jak sobie dobrze przypominam, przy stole kiedyś o tym powiedział. No ale dzięki Bogu nie zamachowcy czy zamachowiec nie podjął dalszych działań, ani nikt inny. I papież przez 27 lat mógł służyć Kościołowi, mógł przywodzić, jak to powiedział kardynał Wyszyński, przeprowadzić Kościół z pierwszego, z drugiego do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa.